Przyznam się, że bywały lepsze momenty. Teraz akurat jest to trochę bardziej pewnie widoczne. Ja się bardzo cieszę ze swojej formy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie. Będę kontynuował tą pasę i oby w meczach z reprezentacją było podobnie, żebyśmy nie tracili bramek i oczywiście, żebyśmy zdobywali punkty. Czy my lubimy to, że nikt nas nie wierzy, no to takie trochę przewrotne, ale może jest trochę łatwiej. Nie wiem, czy to jest dobre słowo akurat tutaj, ale wydaje mi się, że nie ma takiej presji, jak była wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, wiemy, że są bardzo ważne mecze, ale wiemy też, że potrafimy grać w piłkę i aby w końcu się udało. Tak naprawdę jestem pewien, że każdy wierzy w ten awans, ale nie mogę mówić za kolegów, więc ja na pewno wierzę mocno w awans, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że Ukraina to nie jest mega jakiś silny zespół, wiadomo, mają dobrą drużynę, ale każdy jest do pokonania, to jest piłka nożna, więc ja wierzę w awans i mam nadzieję, że wyjdziemy z tych dwóch meczów ze zwycięstwami.